Filmy z zakresu praktycznego zastosowania matematyki. Zagadnienie, o którym opowiem, pochodzi z pewnego problemu inżynierskiego. Od razu także lojalnie uprzedzam, że zagadnienie będzie trudniejsze, ale spokojnie jest jak najbardziej do ogarnięcia, a efekty będą spektakularne w tym sensie, że można się nimi zachwycać. Przyminą się także aspekty związane z obliczeniami na komputerze. A zatem, zapraszam. Witam serdecznie, Mateusz Kowalski z tej strony. No więc, zagadnienie polega na tym, że mamy zbiór punktów na płaszczyźnie o no, współrzędnych XY, które pochodzą z pomiarów no czegoś tam, czego w sumie nie jest to ważne. Wiadomo, że tworzą sinusoidę o amplitudzie równej 1, no i standardowo okresie 2pi, czy jak to woli, 360 stopni. I teraz trzeba odpowiednio znaleźć przesunięcie tej sinusoidy, inaczej mówiąc fazę, tak, ażeby jak najlepiej pasowała do tych. Punktów do tych pomierzonych wielkości. I to nie byłoby nic trudnego. W zasadzie wystarczyłby nam tylko jeden punkt, parę przekształceń i mamy odpowiedź. Dlatego, żeby nie było za łatwo, to te nasze punkty są trochę przekłamane, zaszumione inaczej mówiąc, no tak jak to bywa w praktyce. Podczas pomiarów występuje chociażby błąd pomiarów, cała masa różnych błędów, które skutkują tymi niedokładnościami. No więc na wykresie możemy te nasze punkty pomiarowe, te nasze dane przedstawić w taki oto właśnie sposób. No, widać tutaj tendencje właśnie takiej sinusoidy, natomiast są pewne przekłamania. I teraz jak my to możemy rozwiązać? No, możemy to rozwiązać na misia. Typu Juziu, daj jeszcze w lewo! Jeszcze, ale w lewo nie w górę, w dół. Ciut w prawo. O, teraz jest dobrze. Skąd wiesz, że jest dobrze? No przecież widać, co, ślepy jesteś? Takie podejście nie jest najdokładniejsze, przyznasz? Ponadto wymaga człowieka i rysunku, no a wręcz nawet dwóch ludzi. Co więcej, szybkość tej metody jest mocno ograniczona, a dokładność wiadomo dyskusyjna. Nie za bardzo nadaje się ta metoda do automatyzacji, w szczególności kiedy trzeba tysiąc takich dopasowań wykonać na sekundę. Zróbmy to zatem porządnie, czyli rachunkowo. Mamy punkty w układzie współrzędnych. Szukamy kąta fi, który należy wstawić do funkcji, do tego naszego modelu w postaci funkcji sinus x plus fi, tak ażeby jak najlepiej pasował ten nasz model do tych punktów. Jak inżynier mówi, najlepiej pasuje, no to zapewne najczęściej chodzi mu o zminimalizowanie sumy kwadratów różnic. Dlaczego kwadratów, a nie sześcianów, albo po prostu wartości bezwzględnych? No tak się praktycznie przyjmuje. Kwadrat różnicy sprawia to, że jeśli ta różnica jest duża, no to w tym momencie powoduje to zwiększenie tej właśnie po oceny, pogorszenie tej oceny dopasowania, niż w sytuacji samej wartości bezwzględnej. Dlatego też te punkty, które byłyby takie pojedyncze, no, odizolowane w zasadzie bardzo mocno, odstające mocno od pozostałych punktów, sprawią, że będą ciągnąć niejako kolokwialnie, mówiąc, ten wykres w swoją stronę, tak żeby trochę zminimalizować tą funkcję strat kosztów. I w naszym przypadku mamy tutaj właśnie jeden specjalnie zmieniłem tak punkt, żeby zaobserwować to zjawisko. Z tym, że no w naszej sytuacji nie za bardzo jest łatwo to zobrazować, ponieważ no nasz model dopuszcza tylko przesuwanie tego wykresu w poziomie, w lewo bądź w prawo. Ale mimo wszystko widać, że trochę ta sinusoida jest przesunięta no, w lewo przez ten punkt. Sformułujmy zatem naszą funkcję jakości niedopasowania, zwaną chi kwadrat. Ze statystyki. Wygląda zatem ona w ten sposób, czyli mamy tę wartość y punktu, którego znamy i ta współrzędna i tego punktu, minus współrzędna y tego punktu wynikająca z naszego modelu, czyli sinus x i plus phi. Ta różnica, czyli między tym daną zmierzoną, a tym, co szukamy w, z, z naszego modelu, chcemy, żeby ta różnica w kwadracie była jak najmniejsza a dokładnie rzecz biorąc suma tych kwadratów różnic była jak najmniejsza, no bo tutaj mamy sumę, tutaj mamy kwadrat, a tu mamy różnicę od tego i tego punktu, tych współrzędnych y. -owych. Wprawdzie występuje tu jeszcze sigma i o niej za chwilę powiemy parę słów. Generalnie im większa wartość tej funkcji chi kwadrat, to, że jest zona kwadrat, to akurat nie ma znaczenia, no jakiejś tam funkcji, tak, tu się zwyczajowo oznacza chi kwadrat, ale no, generalnie jakaś tam funkcja od fi, no mniejsza o to jaka, to równie dobrze możemy sobie nazwać funkcja duża g od tego fi. Proszę bardzo, nie ma problemu. Im większa wartość tej naszej funkcji, tym gorsze mamy dopasowanie, a im mniejsza, tym lepsze. Dla wartości równej 0 mamy idealne dopasowanie, co oczywiście się nie zdarzy, ponieważ no, nasze pomiary są lekko przekłamane i niosą w sobie pewną niepewność. A skoro są przekłamane, to mamy pewien, pewną utratę informacji o tym, co było naprawdę. Ponadto warto zwrócić uwagę, że ta nasza funkcja jest tutaj sumą kwadratów, w związku z czym no, będzie mieć wartości dodatnie, ewentualnie właśnie równe to 0, choć tego 0 tak naprawdę w praktyce nie będzie. Ok. Teraz wystarczy w zasadzie wyznaczyć tylko to fi, dla którego ta funkcja ma najmniejszą wartość, czyli żeby zminimalizować ten błąd, tę sumę tych błędów, i koniec. Prawda, że proste? <grych> no to zaczynajmy. Ta sigma i odpowiada za wagę niedokładności i tego pomiaru. U nas przyjmujemy w zasadzie, że niedokładność każdego z tych pomiarów jest taka sama. Bo generalnie w ogólności moglibyśmy uwzględnić, że na przykład pomiar 5 był bardziej dokładnie zrobiony niż pomiar 72, no tak przykładowo. Ale u nas te wszystkie pomiary są jednakowe i to tak zresztą w praktyce często bywa. W związku z czym sigma 1 jest równa sigmie 2 jest równa i tak dalej, aż do sigmy n. Generalnie zamiast tego można krótko będziemy pisać sigma. Jeśli tak, to w myśl zasady, że suma od jakiegoś elementu, który zależy od i, indeksu tej sumy, podzielona przez jakiś element, który nie zależy od tego indeksu i, czyli w każdym kroku, gdy to i jest różne, to jest dokładnie takie same, no to możemy to zapisać, że to jest suma, rozwinąć tą sumę, że to jest suma tych poszczególnych ułamków. Mianownik wszędzie jest taki sam, bo tak przyjęliśmy przed chwilą, w związku z czym możemy sobie to dodać, bo mamy wspólny mianownik. I wówczas tą sumę zastosować tylko do licznika, a 1 przez sigma kwadrat wyląduje wówczas przed sumą. A zatem w naszym przypadku postępujemy dokładnie taki sam sposób. Tutaj mamy sigma kwadrat i już nie ma znaczenia, bo powiedzieliśmy, że wszystkie są jednakowe, i możemy to 1 przez sigma kwadrat wystawić przed sumę. Wolno. No. No dobrze. To teraz co? No, szukamy zatem minimum tej funkcji. No, funkcja ta x kwadrat, jak nie trudno się domyślić, jest funkcją ciągłą, a wręcz nawet różniczkowalną. Więc szukamy miejsca, gdzie pochodna tej funkcji jest równa 0. To będzie odpowiadać minimum. No pochodna ma postać taką. No jak ją wyliczyć? Bardzo prosto. Korzystamy z własności, że pochodna sumy to inaczej suma pochodnych, więc możemy tutaj stosować tą pochodną, wzory na pochodne wewnątrz tej sumy, nie ma problemu. A zatem pochodna tego nawiasu do kwadratu to będzie co względem fi? No to będzie 2 razy ten nawias już w pierwszej potencji. No i to też zostało tutaj zapisane. Razy pochodna wnętrza, czyli pochodna tego nawiasu, po phi, no tu będzie 0 odjąć cosinus x i plus phi no i zostało to tutaj zapisane no i raz jeszcze pochodna tego wnętrza x i to będzie 0 a z phi będzie 1 czyli w zasadzie formalnie mógłbym jeszcze dopisać razy 1 ale no tego zwykle się nie pisze a zatem mamy wzór na naszą pochodną funkcji xi, yy, xi kwadrat no dobrze, no więc w takim razie przyrównujemy tą pochodną tak, jak sobie powiedzieliśmy. Mamy tutaj w tym momencie teraz 0. I co? 1 przez sigma do kwadratu. Zastanówmy się nad tym 1 przez sigma kwadrat. Otóż ta wartość 1 przez sigma kwadrat tak naprawdę nie ma znaczenia. Ważne jest w zasadzie tylko to, że jest ona dodatnia. I no w związku z czym. Mając to nasze równanie, możemy sobie teraz legalnie pomnożyć przez sigma kwadrat i wówczas to nam się tutaj skróci, w sensie zostanie nam tutaj niepisana jedynka. I dobrze, bo mamy w tym momencie prostsze równanie. Tylko, że jak sobie tak patrzymy na to nasze równanie, to w zasadzie, no, chcemy rozwiązać to równanie. Co jest niewiadomo? Niewiadomo jest to fi. Chcemy znaleźć to φ, żeby wiedzieć przy jakim φ ta nasza funkcja będzie mieć najmniejszą wartość. No więc jak na to patrzymy, to wypadałoby jakoś wyciągnąć to φ z tego równania, żeby je móc wyznaczyć. No bo φ w końcu ma być równe czemuś tam. Chcemy je rozwiązać to równanie. No więc co? Pierwszy krok jaki tutaj warto poczynić? No to wymnożyć te dwa nawiasy. A zatem mnożymy y i razy minus cosinus x i plus fi. Proszę bardzo, jest. Następnie to razy to, czyli będzie minus razy minus to daną plus i to będzie sinus tego kąta razy cosinus tego kąta. I jest to tutaj też zapisane. Dwójka cały czas była przed nawiasem, więc w dalszym ciągu tutaj jest. Dobrze, no może jeszcze wyciągnijmy minus z tego nawiasu, wówczas tu nam się zmieni znak przy y i tu nam się zmieni znak na przeciwny, no i przy dwójce wtedy jest minus. No dobrze, i teraz to minus 2 możemy zapisać przed sumą, w myśl zasady podobnej, analogicznej, jak było z tym 1 przez sigma kwadrat. W takim razie mamy tak, że suma minus 2 razy wi, to by było coś takiego w rozpisaniu, czyli inaczej możemy minus 2 wyciągnąć przed nawias, i wówczas w tym nawiasie powstanie nam suma tych Wi. A zatem to jest właśnie to, co chcieliśmy tutaj osiągnąć. I ten mechanizm stosujemy w tym naszym przykładzie. Minus 2 wyrzucamy przed sumę. A gdy już minus 2 mamy przed sumą, no to możemy sobie podzielić przez minus 2 i wówczas znowu nam się troszkę uprości to równanie. Ale w dalszym ciągu to nasze fi znajduje się tutaj, jest bardzo głęboko zaszyte w tej właśnie sumie. No więc wykorzystujemy wzory z trygonometrii na cosinus sumy kątów i sinus sumy kątów, bo chcemy w końcu jakoś wyciągnąć to fi od tego. E... Oddzielić to fi od tych znanych nam danych. No więc wzory są takie. No takie są. To już zresztą omawiane było w innych filmach. No i w tym momencie, jeżeli pomnożymy sobie te dwie funkcje ze sobą, czy pomnożymy inaczej stronami, jak to woli, te dwa równania, no to wówczas mamy, że sinus tego kąta razy cosinus tego kąta, tak jest to tutaj zapisane, będzie równe, no i iloczyn tych tutaj dwóch no, Składników. Tu dwóch składników i tu dwóch składników. No więc mnożymy. Cosinus x i cosinus phi razy sinus x i cosinus phi. Czyli cosinus kwadrat sinus x i cosinus xi. Proszę bardzo, jest zapisane. Następnie to z tym. Właściwie z plusem, powiem zaznaczyć. Czyli będzie co? Cosinus kwadrat x i jest. Sinus phi i cosinus phi. Jest. Następnie to z tym mnożymy, czyli będzie minus sinus kwadrat xi minus sinus kwadrat xi sinus phi razy cosinus phi, proszę bardzo jest. No i jeszcze to z tym, czyli będziemy mieć co, no jak pomnożymy sinus kwadrat phi jest plus i minus to dano minus jest. No i co sinus xi razy cosinus xi? Celowo tego jeszcze nie łączę. OK. No i w tym momencie możemy sobie połączyć to z tym, ponieważ tu jest sinus fi cosinus fi i tu jest sinus fi cosinus fi, czyli będzie to inaczej no, sinus fi cosinus fi i w nawiasie cosinus kwadrat X i minus sinus kwadrat XI, a to jak dobrze wiemy z trygonometrii to jest cosinus 2 X. I. Ok. Teraz jeszcze to sobie zapiszemy tutaj w Taki oto sposób, że cosinus kwadrat fi, no to przepisujemy, a cosinus xi razy sinus xi, gdyby tu była dwójka, dałoby nam sinus dwóch xi, ale tej dwójki nie ma. Jest natomiast jedynka, a jedynka inaczej to 2 razy 1 druga. Więc jedną z tych dwójek bierzemy, a razy jeden zawsze nam wolno pomnożyć. Więc to 2 z tym cosinus X i sinus XI daje nam sinus 2x i, i zostaje jedna druga. Proszę bardzo, wszystko gra. Dokładnie ten sam mechanizm stosujemy tutaj. A zatem minus sinus kwadrat od fi i będzie 1 druga sinus 2x i. Ok, podsumowując zatem, mamy wzór na cosinus sumy, który w zasadzie jest wzięty o tutaj wprost. I drugi wzór na iloczyn tych funkcji, który wynika tutaj z tego, co osiągliśmy po tym przekształceniu. I to jest dokładnie tutaj przepisane. No i w tym momencie te dwa wzory z trygonometrii wstawiamy do tego naszego równania, które rozpatrujemy. Co nam to da? No, da nam to to, że w tym momencie pojawią się funkcje, gdzie będzie sinus i cosinus, ale phi będzie oddzielone od x. -a. Już nie będą wspólnie w jednym argumencie jednego sinusa czy kosinusa. No dobrze, to jeśli to wstawimy, no wstawmy to sobie tutaj, czyli mamy sumę od i równego 1 aż do n i co? y i razy to, czyli będzie y i cosinus x i cosinus fi odjąć y i sinus x i sinus fi. Dobrze, odjąć i w nawiasie. 1 druga po prostu przepisujemy cosinus kwadrat fi sinus 2x i dodać sinus fi cosinus fi. Tu celowo tego nie łączę, zaraz się okaże dlaczego. Kosinus 2x i odjąć 1/2 sinus kwadrat fi sinus 2x i. O. No i równa nam się 0. Takie mamy równanie. Co zostało w bardziej elegancki sposób zapisane tutaj. To jest dokładnie to samo. y i cosinus x i cosinus phi jest. Następnie y i sinus x i sinus phi jest. E, następnie dodać, a właściwie odjąć, bo tu jest plus i minus, czyli razem minus. I mamy tą jedną, drugą cosinus kwadrat, sinus kwadrat, e, sinus 2x. Tak, tu jest 2x. Dodać sinus fi, kosinus fi, sinus fi, kosinus fi i kosinus 2 x i, tak jest. No i dodać, a właściwie odjąć, bo tu jest plus, minus i jedna druga sinus kwadrat fi i sinus 2 x i. No dobrze. I teraz co? No wykorzystujemy teraz przemienność dodawania. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli mamy sumę z takiej, właśnie sumy, no to w efekcie mamy, możemy to rozbić tą sumę na sumę mniejszych podsum. No tak jest. Przecież wiadomym jest, że 1 plus 2 plus 3 to inaczej 1 plus 3, a potem plus 2. No, wolno nam tak robić. Dobrze, a zatem, wykorzystując ten mechanizm do tego naszego równania, możemy porozbijać Tą właśnie sumę na te poszczególne tutaj te sumy. A zatem mamy odpowiednio sumę Y cosinus X i cosinus fi, tutaj kolejna, kolejna, kolejna i kolejna. Nic się nie zmieniło w zasadzie. Dobrze. I teraz zobaczmy, że cosinus fi, sinus fi oraz jedna druga nie zależy od indeksu i. Nie zależy od indeksu i. A zatem, podobnie jak to było z tą minus drugą, e, z minus 2 i 3, tam 1 przez sigma kwadrat, możemy to wyrzucić tutaj przed sumę. To podobnie tutaj przed sumę. Tutaj to przed sumę. Tutaj w tym wypadku to. I w tym wypadku to. Także tutaj przed te sumy. I w efekcie uzyskamy takie właśnie równanie w tej postaci. I teraz zobaczmy, co tu się narobiło, bo narobiło się coś bardzo fajnego. Zobaczmy, że ta tutaj suma zależy już tylko od danych nam wartości. Nie ma żadnego fi. Y i znamy dla wszystkich punktów. X i także znamy dla wszystkich punktów, bo w końcu to są te dane, które dostajemy na samym początku. Więc Podstawiając możemy wyliczyć tą sumę, po prostu dodając, no i używając tam mnożenia i kosinusa i tak dalej, ale generalnie znamy tą sumę. Dokładnie tak samo jest tutaj. W tej sumie już nie występuje żadne fi, które jest nieznane. I tu też, jak również i tutaj. I tu. Więc możemy te sumy, skoro są nam znane, oznaczyć przez pewną wielko pewne wielkości, tak dla ułatwienia. A zatem tą pierwszą y i cosinus x i oznaczmy przez a, tą drugą tutaj już teraz sinusem przez b, tą przez c, tą przez d, no i tą także przez c, bo to jest dokładnie ta sama suma co tutaj. I w tym momencie, jeśli tak zrobimy, no to powstaje nam bardzo zgrabne równanie trygonometryczne ze znanymi a, b, c, d, bo one są zdeterminowane przez te punkty dane nam na początku x, y. OK, a zatem mamy takie równanie trygonometryczne do rozwiązania. Jest tutaj funkcja sinus φ i cosinus φ. Bardzo całkiem przyjazne równanie, choć nie do końca. No dobrze, więc wypada teraz zamienić jedną z tych funkcji na drugą: sinusa φ na cosinus φ, albo cosinus φ na sinus φ. Ja akurat tutaj będę zamieniał wszystko na sinus φ, i przelicznik z jedynki trygonometrycznej należy zastosować taki. Czyli, że cosinus φ to jest plus bądź minus, tego nie wiadomo. Pierwiastek z 1 minus sinus kwadrat. No to oczywiście wynika z jedynki e, trygonometrycznej. Przekształcenie. Ok, no więc wstawiamy. Przy A było cosinus φ, a zatem wstawiamy ten tutaj pierwiastkiem plus minus. I jest w nawiasie. Dalej, przy B jest sinus, więc nic nie zmieniamy. Dalej mamy jedną, drugą C. Za cosinus kwadrat wstawiamy z jedynki trygonometrycznej. 1 minus sinus kwadrat. I to też tu zostało poczynione. Następnie mamy d, sinus fi, no i za kosinus wstawiamy ten nasz pierwiastek. Ok. I na końcu mamy jeszcze sinus, więc to też sobie na razie przepisujemy. Ok. W tym momencie mamy tylko wszędzie sinus już od fi, w, prawdzie w różnych potęgach i są jeszcze te nieszczęsne pierwiastki, ale jest to całkiem przyjazne równanie, bo jest szansa się pozbyć tych pierwiastków. Mianowicie, to co musimy zrobić, to te składniki, gdzie występują te pierwiastki, przerzucić na jedną stronę równania, no, przerzucimy sobie na prawą stronę równania, a pozostałe uporządkować. Uporządkować w sensie, no zobaczmy, że tu mamy sinus kwadrat fi i tu jest sinus kwadrat fi, więc sobie to za chwilę połączymy. A zatem to i to wędruje na drugą stronę i zmienia się znak, a zatem będzie minus a. Jest minus A razy ten pierwiastek. I tutaj będzie plus d razy ten pierwiastek razy jeszcze sinus. No Pierwiastek jest d sinus fi. Ok. Natomiast po lewej stronie no, zostało nam to, które zostało po prostu przepisane. Tutaj mamy dalej no, minus 1 drugą c, to zostało przed tym nawiasem. I tu mamy 1 minus sinus kwadrat fi, a tu jak wyciągniemy minus 1 drugą C, to zostanie nam minus sinus kwadrat fi. No w myśl zasady 12 druga c razy minus sinus kwadrat phi. To jest dokładnie to co tu. Minus 12 druga c przed nawias i wówczas do nawiasu dochodzi jeszcze minus sinus kwadrat fi, czyli razem z tym będą dwa takie sinus. Stąd ta dwójka. I równa się. Mamy zatem takie równanie. I teraz to równanie podnosimy obustronnie do kwadratu. I jednocześnie zapamiętajmy ten moment, ponieważ w dalszym ciągu nagrania odwołamy się do tego momentu, ponieważ tutaj, no w tle, coś jeszcze robimy, ale to się okaże w dalszym ciągu nagrania. No dobrze, my na razie podnosimy do kwadratu, więc do kwadratu z prawej strony mamy tutaj iloczyn, więc ten. Nawias do kwadratu będzie co? No plus czy minus nie ma znaczenia, po podniesieniu do kwadratu będzie plus, stąd też tu milcząco jest napisany plus. I ten pierwiastek do kwadratu to będzie 1 minus sinus kwadrat fi. No i jest. Natomiast tutaj to też do kwadratu w końcu podnosimy, czyli będzie minus a do kwadratu, czyli a kwadrat to razy to razy 2, czyli minus 2 ad sinus fi i d sinus fi do kwadratu. Jest. Natomiast z lewej strony także podnosimy do kwadratu nasze równanie. To do kwadratu jest. Teraz tutaj to do kwadratu, czyli będzie to c kwadrat przez 4. Zrobi się plus. OK. I ten nawias do kwadratu. OK. Zaraz go sobie rozpiszemy. I plus jeszcze to razy to razy 2, minus i minus da nam plus, dwójka z tą jedną drugą da nam 1, więc w efekcie mamy b, c, sinus i ten nawias w pierwszej potędze. I to też tu zostało napisane. Natomiast tu jeszcze wróćmy na chwilę, to podnieśliśmy do kwadratu, czyli mamy to c kwadrat przez 4 i ten nawias do kwadratu, no to odpowiednio będzie co? 1 do kwadratu, 1, to razy to razy 2, czyli minus 4 sinus kwadrat fi, jest, no i to jeszcze do kwadratu, czyli 4 sinus kwadrat do czwartej fi. Bardzo dobrze. A zatem zobaczmy, co się o, stało. W tym momencie już nie mamy pierwiastków, wszędzie jest tylko sinus od fi, wprawdzie w różnych potęgach, no i pewne współczynniki wynikające z tych znanych wielkości a, b, c i d. A zatem trzeba to teraz uporządkować. Wszystko przerzucimy z powrotem na jedną stronę i uporządkujmy według najwyższych potęg sinusa. No więc najwyższa potęga, jaka tu może powstać, tu jest kwadrat i tu jest kwadrat, więc do czwartej, tutaj jest tylko do trzeciej, tu kwadrat, tu jest do czwartej. Największa potęga może być do czwartej. No więc przy sinusie do czwartej będzie co? Będzie tutaj c kwadrat. Będzie c kwadrat, on źle napisałem. Tak, będzie c kwadrat. I jeszcze gdzie mamy sinus do czwartej. Tutaj mamy, jeżeli to pomnożymy z tym czyli będzie minus d kwadrat, przerzucamy na lewą stronę, więc będzie plus d kwadrat. W zasadzie to ja będę mówił to tutaj, o, mamy to. Dobrze, teraz szukamy tam, gdzie sinus może być w potędze trzeciej. No więc tu nie może być, tu też nie może być, tu może być, jeśli to pomnożymy z tym, będzie to minus 2bc i mamy minus 2bc. Okay. Po prawej stronie równości, jeśli to pomnożymy z tym, a zatem będzie plus 2AD, przerzucamy na lewą stronę, więc minus 2AD i jest minus 2AD. OK, no i teraz jeszcze sinus w kolejnej potędzy niższej, czyli w drugiej będzie b kwadrat, I jest b kwadrat, następnie będzie tutaj minus c kwadrat, I jest minus c kwadrat. Teraz tutaj będzie, no tutaj nie powstanie, ale tu kwadrat powstanie, jeśli to pomnożymy z tym, czyli będzie minus, a kwadrat po przeniesieniu będzie plus, a kwadrat na lewą stronę. I jeszcze kwadrat powstanie, jeśli to pomnożymy z tym, będzie to d kwadrat, a przerzucamy na lewą stronę, więc będzie minus d kwadrat na lewą stronę równości. Teraz jeszcze sinus w pierwszej potędze. No tu się nie pojawi, tu się pojawi, jeśli to pomnożymy z tym, czyli to będzie bc. Jest bc i z prawej strony, jeśli to pomnożymy z tym, będzie minus 2d. Przerzucamy na lewo, więc będzie plus 2d. Jest plus 2d. I jeszcze wyrazy wolne. To, jeśli pomnożymy z tym, to będzie c kwadrat przez 4. I w zasadzie jeszcze tu może być a kwadrat, czyli c kwadrat przez 4 minus a kwadrat. I to też zostało tutaj napisane. I w tym momencie mamy właśnie taki wielomian czwartego stopnia do rozwiązania. A dokładnie rzecz biorąc, równanie czwartego stopnia do e, rozwiązania z jakimś tam współczynnikiem W. Kolejny współczynnik w trzeciej, dodać jakiś współczynnik W w kwadracie, dodać jakiś współczynnik W i dodać wyraz wolny równa się 0. Gdzie te współczynniki są nam znane, bo zdeterminowane przez A, B, C i D. A te nam są znane i musimy takie równanie rozwiązać. No, znajdujemy zatem rozwiązanie tego równania czwartego stopnia. E, dwa z tych rozwiązań będą rzeczywiste, choć tego nie jestem do końca pewien, ponieważ no, chcąc to udowodnić, należałoby przebadać wyróżnik pięciomianu czwartego stopnia, a ten jest bardzo skomplikowany do badania zresztą jak zobaczysz tutaj. No to ten <laughs> wyróżnik Pięciomianu czwartego stopnia wygląda w ten sposób, dla takiego właśnie równania czwartego stopnia. I jeśli ta delta byłaby mniejsza od zera, to oznaczałoby, że równanie ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste. No i tak podejrzewam, że jest, choć nie mam do na to gwarancji. Ponadto zwróćmy uwagę, że to by się jeszcze skomplikowało, bo my za to a małe musimy podstawić c kwadrat plus d kwadrat. Za małe b minus 2bc minus 2 d i tak dalej, więc to się jeszcze bardziej tutaj e, skomplikuje. No dobrze, w każdym bądź razie, gdy rozwiążemy to równanie czwartego stopnia, co nie jest też takim zagadnieniem bardzo łatwym, ale o tym też jeszcze powiemy parę słów, no to wówczas mamy rozwiązanie, czyli znamy sinus φ. No bo znamy to w, to rozwiązanie tego wielomianu e, w czwartego stopnia. I mamy te potencjalne rozwiązania na sinus φ. Będą to dwa rozwiązania. No o, chyba, że się mylę, to mogą być cztery aż rozwiązania. W sensie z tą deltą, że nie jest ujemna, i wtedy, jak mamy te potencjalnych kandydatów, potencjalnych podejrzanych na rozwiązanie, no to trzeba z tego sinusa jeszcze wyznaczyć ten kąt. A kąt będzie równy arkus sinus w lub pi minus arkusinus sinus w. No, kłania się tutaj wiedza związana z rozwiązywaniem równań trygonometrycznych. Takie dwie opcje. No w zasadzie jest ich więcej, bo się powtarzają co 2 pi ale to powtarzanie rozwiązań co okres 2π nas w zasadzie nie interesuje. Interesuje nas ten kąt, ta faza w zakresie od minus π do pi, Czy jak to woli? Od minus 180 do plus 180, czy tam od 0 do 360. Nie obojętne. No dobrze, a zatem mamy czterech kandydatów. 2 razy 2. Dwa z równania czwartego stopnia, i każde ma później na dwie opcje na kąt fi. W najgorszym wypadku może być tych rozwiązań aż 8, jeśli no, mamy takie równanie czwartego stopnia, że wszystkie cztery są rzeczywiste. No dobrze, ale te rozwiązania, jest dobra wiadomość, taka, że będą się znacznie od siebie różnić, więc wybranie poprawnego nie będzie aż tak bardzo e, trudne. Kwestię automatycznego wyboru omówimy w dalszym ciągu tego nagrania. Teraz sprawdźmy eksperymentalnie, czy to naprawdę działa. I napiszmy sobie krótki program. A zatem podsumujmy jeszcze nasze rozważania, czyli kwestia jest taka: Obliczamy ABCD wykonując te sumowania. Następnie rozwiązujemy równanie czwartego stopnia ze współczynnikami wyróżnymi przez te ABCD. Następnie wyznaczamy potencjalne kąty fi. Jeden z nich jest tym naszym rozwiązaniem, a na koniec musimy zidentyfikować, który z tych kątów jest tym kątem poprawnym, prawdziwym. Przejdźmy zatem do obliczeń. Mam tutaj program, i w tym programie napiszemy sobie tak właśnie, jak powiedzieliśmy. No, muszę zacząć tutaj od wypisania takich trzech poleceń. Tak to zwykle robię. Które robią tylko krótko mówiąc, tyle, że sprzątałem po poprzednim wywołaniu tego skryptu, czy programu, jakkolwiek by tego tutaj nie nazwać. Załadujmy sobie punkty, które mam zarejestrowałem wcześniej, czyli punkty, mam tutaj w pliku obok zapisane. Te punkty sobie tutaj wczytajmy do tego skryptu. I będziemy mieć współrzędne x, a właściwie wektor z kolejnymi współrzędnymi xów kolejnych punktów i wektor y z kolejnymi współrzędnymi e, tych punktów y, kolejnych punktów. Dobrze. I w tym momencie, no, trzeba najpierw policzyć ile my tych punktów mamy. Więc length liczymy długość tego wektora x, albo y. Obojętnie, no, one są równe. Dobrze. Już wiemy ile tych punktów jest. Teraz patrzymy sobie na te nasze wzorki. Już ich szukam. Jakie przyjęliśmy na poszczególne literki, bo musimy je teraz wyliczyć? Zacznijmy sobie od A. A zatem nasze A równa się y i, y i, ty, razy cosinus od x i tego. OK. No dobrze, z tym, że to jest i ty punkt, więc my po tych i będziemy dążyć. Przechodzić od i równego 1 aż do dużego n. Więc musimy stworzyć pętlę, która będzie biegać po tych kolejnych i. Od i równego 1 aż do dużego n, dotąd ile ich jest, bo w dużym n zapisaliśmy ile tych punktów jest. I ta pętla się kończy tutaj i po prostu przeskakuje tutaj i tak się kręci. Tak się kręci, średnik na końcu. Z tym, że no w tym momencie przy każdym kolejnym kroku, przy każdym kolejnym i, ten iloczyn, który tutaj wyliczymy, wpisujemy do A, bo równa się pojedyncze w programowaniu oznacza to, co jest po prawej stronie, wpisz do tego, co jest po lewej. Czyli wpisz do a. Więc przy i równym 2 znowu wyliczylibyśmy ten iloczyn i wstawilibyśmy do a, pomijając to, co wcześniej policzyliśmy. A my chcemy sumować z tym, co było wcześniej. Więc w tym celu musimy tutaj napisać a plus i ten iloczyn. Oznacza to tyle, że poprzednia wartość, dodać to, co mamy w i tym kroku, w tym powiedzmy pierwszym kroku, dodaj do tego, co było wcześniej i tą sumę. Wpisz na nowo do a, zaktualizuj tą wartość a. I w następnym kroku znowu to pomnóż, dodaj do poprzedniego a i wpisz do nowego. Z tym, że przy pierwszym i, jak tu pomnożymy, to to a na początku było czym? No właśnie, trzeba to zdefiniować, że a jest na początku zerem. Dlaczego zerem? No bo 0 jest elementem neutralnym dodawania. I w tym momencie już zliczyliśmy sobie, ile to A wynosi. Możemy je wręcz tutaj na ekranie wypisać, i wynosi ono tyle. Postępując analogicznie z po, po kolejnymi literkami, możemy sobie wyliczyć teraz B, gdzie będzie sinus. Czyli mamy tutaj podobnie B, 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 no na koniec B, i tu mamy sinus. Ok. I tak mógłbym to robić dalej, z tym, że jest. Z tym, że no wygodniej jest to od razu zrobić przy pomocy jednej pętli, bo w zasadzie w każdej się to robi tutaj tak samo. Czyli to sobie tutaj wklejmy, to już nam nie jest potrzebne. Tutaj zainicjalizujemy, że B na początku jest zerem. Podobnie jak i C, podobnie jak i D. No i odpowiednio sobie tutaj dopiszmy to tak, 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 tu jest C, tu jest D, tu jest D, tu jest C i C to jest sumowanie sinusa z dwóch x -ów. ok, sinusa z dwóch razy XI i tutaj dwa razy i tu będzie kosinus, tak, no zgadza się, dokładnie, ok, i w ten oto sposób mamy wyliczone A, B, C i D, popatrzmy, to są wartości tych liczb ABCD. Dobrze, co robimy dalej? No dalej musimy napisać te współczynniki, jakie znajdują się w tym równaniu czwartego stopnia. A zatem wracamy do naszego programu i wpisujemy sobie tak. Pierwszy współczynnik to jest co? C kwadrat dodać d kwadrat. OK. Kolejny współczynnik to jest minus 2bc. Ok, odjąć 2AD. Dobra, kolejny współczynnik przy niższej potędze jest b kwadrat, odjąć c kwadrat, dodać a kwadrat i minus d kwadrat, ok. Kolejny współczynnik przy sinusie w pierwszej potędze, bc, dodać 2ad, ok. I jeszcze ten w, w, z bez sinusa czyli będzie c kwadrat przez 4, ok, tutaj nawias źle napisałem, c kwadrat przez 4, odjąć a kwadrat, tak. No i teraz napiszmy to tak, żeby to było zrozumiałe dla komputera, c kwadrat, duże d kwadrat, odjąć 2 razy duże b, razy duże c, ok, odjąć 2 razy duże a, razy duże d. Świetnie. Tutaj będzie b kwadrat minus c kwadrat. Dodać a kwadrat minus d kwadrat. Tu b razy c. Ok. Dodać dwa razy a. I razy d. Ok. I tutaj c kwadrat. A tutaj jeszcze a kwadrat. No jeszcze dla pewności, choć to jest zbędne, napiszmy sobie tak to. I stwórzmy z tego wektor poziomy z tymi pięcioma elementami i nazwijmy sobie ten wektor WSP od współczynniki. Sprawdźmy jeszcze raz, czy to jest dobrze. c kwadrat plus d kwadrat, odjąć 2bc, odjąć 2 razy AD, b kwadrat minus c kwadrat, dodać a kwadrat minus d kwadrat bc plus 2a razy AD, c kwadrat przez 4 minus a kwadrat. Dobra, zgadza się. OK, mamy współczynniki i następnie trzeba ten równanie czwartego stopnia rozwiązać. W tym celu należy użyć zaklęcia oktawy no, o nazwie roots. Roots i wpisujemy te współczynniki we, w tej właśnie kolejności od współczynnika przy najwyższej potędze. Dobrze, no i ta funkcja zwróci nam tutaj cztery odpowiedzi. Nazwijmy sobie je sinusy, bo to są te sinusy od fi, cztery możliwe rozwiązania. Sprawdźmy sobie, czy to działa na razie. Tak, mamy rozwiązania, o, widać zresztą, że dwie pierwsze są zespolone, a dwie kolejne są rzeczywiste, te sinusy od fi, ponieważ tutaj mamy zerową część yy, urojoną. Tak naprawdę bardzo malutką, ale generalnie chodzi o to, że to, jest, to są części rzeczywiste. Dobra, yy, w, wyniki rzeczywiste. Dobrze, gdy już mamy sinusy, no to musimy wyznaczyć ten nasz kąt phi. A zatem φ to się równa arkus sinus, czyli asin od tych sinusów. Sinus. Z tym, że weźmy od razu te dwa ostatnie, bo wiemy, że pierwsze dwie są zespolone. Czyli od trzeciego do czwartego, przecinek 1. Dobrze. Lub pi minus. Dokładnie to samo. OK, mamy. No, i chcemy to w kolumnie układać, więc damy tutaj średnik. Ok, czyli tu nawias, tu nawias. I mamy średnik. W zasadzie możemy sobie teraz te kąty wypisać na ekran, z tym, że te kąty są teraz w radianach, więc musimy przeliczyć na stopnie babilońskie, czyli razy 180 przez pi. No, zobaczmy, jak to wygląda. No i mamy takie cztery potencjalne kąty. Nie wiadomo jeszcze, który jest poprawny. I póki. To tutaj jesteśmy, to możemy sobie eksperymentalnie narysować te dane. No więc napiszmy sobie i narysujmy te punkty, które są nam pomierzone, dane na początku tego zagadnienia. I o z, niech to będzie wykres punktów i kolorem powiedzmy niebieskim. Dodajmy jeszcze możliwość dokładania kolejnych elementów na ten rysunek. Jak również no jakieś osie sobie wprowadźmy, może nie jest to potrzebne, ale niech będzie od minus 4 do 4 w x i od minus 2 do 2 w y. -ku. Tak, i jeszcze dobrze zrobiłoby było, jakby te osie były w proporcji 1 do 1 względem siebie, jeśli chodzi o te jednostki. Więc napiszemy tutaj coś takiego. O, e, chyba bez s się to pisze. Sprawdźmy. E... Momencik jeszcze raz. O, wszystko się zgadza. Dobra, jest tutaj. Zgadza się. No dobra. Yy, I teraz tak. Dorysujmy to, co wynika z tego wyliczonego fi, czyli ten nasz model teraz dorysujmy na tym rysunku. Stwórzmy sobie dziedzinę punktów, yy, dla których ma zostać wykonany wykres. Powiedzmy od minus pi, no dosyć gęsto, może co 0,05. O, niech będzie. Do pi. Ok średnik y, y, czyli to są te wartości z naszego modelu, sinus xx, dodać faza, ok, i plot xx y, y, i to linią ciągłą zrobimy, i kolorem powiedzmy czerwonym, o. Z tym, że nie mamy jeszcze tej fazy, więc na razie napiszmy, że faza to jest phi, i weźmy póki co pierwszy kąt, sprawdźmy ten pierwszy kąt, Jaki powstanie wykres funkcji, przy, jeśli weźmiemy ten kąt, yy, powstaje z pierwszego tego rozwiązania? Zobaczmy to na rysunku. Yy, czekamy. Czekamy. Pojawił się błąd, ponieważ, 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 ponieważ. Aha, zabrakło apostrofu. Już tutaj dopisuję i teraz powinno zadziałać. OK, no i widać od razu, że to nie jest ten kąt. Spróbujmy z drugim. No, pasuje idealnie. O to właśnie chodziło. Coś wspaniałego trzeba przyznać. No dobra. Spróbujmy jeszcze z F 3 F5. No, widać w tym momencie, że jest to wręcz w przeciwfazie. A jeżeli weźmiemy sobie 4, to także nie będzie pasować. Czyli w naszym wypadku jest to drugi z tych kątów. No dobrze. Wróćmy zatem do naszej prezentacji. A zatem jesteśmy w tym miejscu. Czyli tutaj mamy to zobrazowane w inny sposób, może trochę ładniejszy. I widać, że mamy znalezioną właśnie tą naszą sinusoidę, pasującą najlepiej, to znaczy najlepiej w sensie zminimalizowania sumy kwadratów różnic tych odległości tutaj w pionie względem tego, tych punktów danych, a tym naszym Modelem, który tutaj szukaliśmy. No dobrze, jak rozwiązać równanie czwartego stopnia? To temat na inny film, zresztą bardzo długi. Nie jest to proste zagadnienie. Natomiast, no tutaj przyjmujemy, że te rozwiązania po prostu mamy. No tu można, są wzory, które pozwalają na wyliczenie tych pierwiastków równania czwartego stopnia. Tak naprawdę to dodam coś, co przemilczałem w zasadzie na początku, ponieważ skąd w ogóle wiadomo, że dla pochodnej równej 0 będzie minimum? Przecież może być tam maksimum, albo punkt przegięcia wręcz nawet. No, to jest świetny moment na odpowiedź na to pytanie. I zapewne pamiętasz, albo nie, jak nie, to sobie teraz przypomnisz, jak sprawdzić, czy dla danego punktu stacjonarnego, czyli tam właśnie, gdzie pochodna jest równa 0, czy ten punkt jest maksimum, minimum, czy punktem przegięcia. Dokładnie, albo wykonujemy rysunek, no tutaj tego rysunku, no jeśli punktów byłoby dużo, jest dosyć trudne do wykonania e, bardzo dużo obliczeń, albo liczymy po prostu drugą pochodną. Dokładnie tak. I jeśli ten znak drugiej pochodnej w naszym przypadku byłby większy od zera, no to wtedy mamy minimum. A zatem wyznaczmy sobie tą drugą pochodną. Pochodna funkcji chi kwadrat była taka. Tutaj to zapisałem w ten sposób. Dokładnie stosując, że 1 to jest 2 razy 1, druga. I dwójkę z tym sinusem i cosinusem daje sinus podwójnego kąta. A jedna druga wówczas zostaje. No, a razy 1 zawsze mi wolno pomnożyć. To już omawiałem. No dobrze, czyli minus 2, 2 wylatuje przed sumę, i jeszcze tutaj został wyciągnięty ten minus, bo to minus, razy ten minus dałby plus, a tu jest minus. Podobnie to po pomnożeniu z tym dałoby nam minus, a tu jest plus, no bo ten minus został jeszcze wyrzucony przed sumę. Ok, no i teraz obliczamy drugą pochodną drugą pochodną i liczymy sobie pochodną z tego tu nawiasu. Więc będzie co. z kosinusa pochodna to będzie minus sinus. No i y zostaje x i fi. OK. Tutaj pochodna po fi, no to pochodna sinusa to będzie kosinus, czyli ma minus jedną drugą cosinus 2x i plus 2 fi. No i pochodna jeszcze wnętrza, czyli 2 fi to będzie 2. Ok, świetnie. Jedziemy dalej. No i w tym momencie ta jedna druga z tą dwójką daje nam jedynkę, Tutaj mamy minus i tu mamy minus, też się prosi, żeby to razem wyciągnąć przed sumę, z tym minusem daną plus, czyli będzie 2 przez sigma kwadrat. A 2 przez sigma kwadrat jest jakąś liczbą, mniejsza o to jaką, ale liczbą dodatnią. Więc mm, nas interesuje w zasadzie znak tej tutaj funkcji. Wartość nas nie obchodzi, warto interesuje nas znak. No więc ja tą funkcję uprościłem, wyrzucając właśnie to, czy też dzieląc przez sigma kwadrat 2, yy, powstanie taka funkcja, która będzie mieć dokładnie ten sam znak, ale zmienioną wartość, a wartość nas nie interesuje, interesuje nas znak tej drugiej pochodnej. I mamy taką oto funkcję. No nie my wszystko fajnie, tylko jest pewne ale. Ale za chwilę to ale. Sprawdzamy zatem dla każdego z tych potencjalnych czterech, czy tam ewentualnie, jeśli by było ich 8 rozwiązań na fi, znak tej drugiej pochodnej. No, dla tego fi, dla którego ta druga pochodna będzie większa od no to tam jest minimum. Tylko, że jest jeden problem bo może się okazać, że będzie tak dla dwóch fi, i co wtedy? A tak będzie. A tak będzie, a to dlatego, że w trakcie, gdy rozwiązywaliśmy to równanie, które wynikało z przyrównania pochodnej do zera, to w pewnym momencie tego równania był taki moment, zresztą bo mówiłem o zapamiętaniu tego momentu, gdzie to równanie podnosiliśmy do kwadratu. I było to równanie takie, gdzie po jednej stronie równości nie było zero, a skoro nie było, no to podnoszenie takiego równania do kwadratu zwiększa jego ogólność. Czyli co za tym idzie, pojawiają się dodatkowe rozwiązania, które są poprawne tego równania podniesionego do kwadratu, ale które nie są poprawne dla tego równania przed podniesieniem do kwadratu. A takie rozwiązania dodatkowe się pojawiają. W związku z czym należałoby sprawdzić, dla którego z tych rozwiązań pochodna jest równa 0, z tych rozwiązanych, z tych wyznaczonych czterech phi. Wstawiając po prostu to fi do tego wzoru na pochodną, a w zasadzie już może być to trochę uproszczonego, ale przed jeszcze podniesieniem do kwadratu, jeśli nie wyjdzie 0, no to znaczy, że ten punkt to fi od razu można odrzucić, że jest błędnym fi. No dobrze, tylko że no, <laughs> wszystko fajnie, pięknie w teorii, oczywiście jest to prawda. Tylko, że problem polega na tym, iż obliczenia wykonujemy ze skończoną precyzją. Komputer wykonuje te obliczenia, i komputer ma skończoną precyzję wykonywania tych obliczeń. A zatem mogłoby się okazać, że dla któregoś, chwil, która ta funkcja jest faktycznie równa 0, w wyniku naszych obliczeń wyjdzie tam liczba bardzo mała, ale jednak nie 0. No i wtedy trzeba sprawdzić, czy to jest 0, czy może po prostu liczba mała. Jeśli robi to człowiek, to jeszcze pewnie się w miarę sprytnie zorientuje. Ale jeśli ma to robić automat, no to wymagana jest jakaś uniwersalna reguła, według której postępować. Także jak widać, wychodzi na to, że metoda z sprawdzaniem drugiej pochodnej no, nie jest najlepsza ze względu na to, że y, trzeba wcześniej sprawdzać, czy które z tych rozwiązań jest, ma pochodną równą 0, tak naprawdę. Wychodzi zatem na to, że w zasadzie najlepiej po prostu od razu sprawdzać wartości naszej funkcji tej niedopasowania tej xi, chi kwadrat od fi, tej na początku zdefiniowanej. No, ewentualnie z po, pozbytym tym 1 przez sigma kwadrat. I wtedy podstawiamy te konkretne fi do tej funkcji i patrzymy, dla której jest liczba najmniejsza. I ten, ten fi, dla którego ta funkcja ma wartość najmniejszą, jest tym szukanym przez nas fi. A zatem przypomnijmy, Wzór naszej funkcji chi kwadrat wyglądał w ten sposób. 1 przez sigma kwadrat jest dodatnie, więc tylko skaluje. Nie ma możliwości takiej, że liczba największa w tej funkcji stanie się najmniejszą w tej funkcji bez tego 1 przez sigma kwadrat, także możemy sobie to pominąć i zdefiniować taką, no, funkcję podobną, ale bez tego 1 przez sigma kwadrat i tą funkcję badać będzie po prostu łatwiej. OK. No, ale jeszcze chcę zwrócić Twoją uwagę na jedną bardzo ważną sprawę. Mianowicie, jeśli tych punktów jest dużo, powiedzmy 100 tysięcy, i chcemy to sprawdzić dla czterech kątów, a w skrajnym wypadku może i nawet ośmiu, no to wówczas trzeba 4 czy nawet osiem razy wykonać to długie sumowanie. Krótko mówiąc, bierzesz fi, Wstawiasz do tej funkcji i liczysz tą długą sumę, sumujesz, 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 sumujesz. sumujesz. Następnie kolejny fi i znowu liczysz tą długą, długą, długą sumę. Trzecie, czwarte i tak cztery razy. A to znacząco wydłuża czas pracy naszego algorytmu. Im więcej punktów, tym jest to jeszcze bardziej wolne. Jednak okazuje się, że wystarczy odpowiednio przekształcić wzór tej tu właśnie funkcji chi1 kwadrat od fi w taki sposób, ażeby wykorzystać te rachunki, które już poniekąd wykonaliśmy. Dokładniej mi chodzi o wykorzystanie tego a, b, c i d. I doliczyć tylko to, co faktycznie trzeba wyliczyć, a nie liczyć zbędne rzeczy. O co chodzi? No więc mamy tą naszą funkcję chi1 kwadrat od fi. I zajmijmy się tym nawiasem, który jest tutaj w kwadracie. No więc będzie to co? A minus b do kwadratu, czyli y1 kwadrat, to razy to razy 2, czyli minus 2y i sinus tego. Dodać to do kwadratu, czyli sinus kwadrat i ten właśnie tutaj kąt. Następnie rozbijamy z, z trygonometrii na sinus sumy kątów w ten właśnie tutaj sposób. I dokładnie to samo robimy tutaj, ale jeszcze to podnosimy, ten nawias do kwadratu. A zatem będzie sinus kwadrat x i tutaj, Kosinus kwadrat phi, tutaj. Kosinus kwadrat xi, sinus kwadrat phi, tutaj. I jeszcze razy to, razy to, razy 2. Czyli 2 sinus xi, cosinus xi, cosinus phi, sinus fi. 2 sinus xi, cosinus xi daje nam sinus 2xi. No i potrzebna nam jeszcze jest druga dwójka, ażeby, no bo tą jedną sobie użyliśmy, a żeby jeszcze połączyć cosinus fi z sinusem fi. No więc znany mechanizm, że jeden to jest inaczej 2 razy 1, druga, jedna druga nam zostanie, a dwójkę użyjemy tutaj, żeby napisać sinus 2 W Ten oto sposób to jest nasza tutaj e, suma. I teraz przyjrzyjmy się bliżej tej jeszcze części pomarańczowej. Rozpiszmy sobie ją bliżej, przekształćmy w zasadzie. No znowu, wykorzystujemy dwa wzory z trygonometrii. Jeden wynika z kosinusa dwóch alf, a drugi wynika z jedynki trygonometrycznej. No łatwo to zresztą sprawdzić. No dobrze, a zatem za tą pomarańczową część wstawiamy za kosinus kwadrat fi, wstawiamy ten nasz tu pierwszy wzór. A zatem mamy 1 minus sinus kwadrat fi. To zostało tutaj wstawione za to. Reszta została przepisana. Ok, następnie to razy 1 daje nam to. To razy to plus to razem możemy połączyć, bo zobaczmy, tu jest sinus kwadrat fi i tu jest sinus kwadrat phi, A zatem mamy to. I w nawiasie zostaje nam co minus sinus kwadrat XI dodać cosinus kwadrat XI, a to jest co inaczej? To jest cosinus 2 x i. Tak. Kosinus 2 y, xi to cosinus kwadrat xi minus sinus kwadrat XI. Ok. No dobrze, i w tym momencie za sinus kwadrat x i z drugiego równania wstawiamy sobie tutaj jako to jedną drugą i 1 minus cosinus 2x, czyli mamy to. OK. I to zostało tutaj przepisane. I teraz 1 druga razy 1 to jest tutaj. I tu mamy cosinus 2x i tu mamy cosinus 2x, więc przed nawias stąd mamy sinus kwadrat fi. Jest, a tutaj mamy minus 1 drugą. Jest. Wszystko się zgadza. A zatem za tą pomarańczową część możemy podstawić do tej naszej sumy takie właśnie coś. Gdy to podstawimy, a następnie no, tą sumę porozdzielamy na poszczególną sumę mniejszych podsum, no to możemy zapisać w taki właśnie sposób. I podobnie, wyrzucając odpowiednio 2 sinus fi przed tą sumę tu i tak dalej, zobaczymy, że tu nam powstanie suma, którą już znamy, że to jest b. Już mamy to zresztą policzone. Tu to samo, mamy policzone a już wcześniej. Tu d, tu c i jedyne, co jest nowe, to to musimy tylko doliczyć. Sumę y w kwadratach. No, co jeszcze ciekawe, tu mamy sumę jedynek. No, skąd ta suma jedynek? Dokładnie, że biorąc stąd, z jednej drugiej, bo jedna druga razy 1 i jedna druga przed sumę i mamy sumę właśnie takich jedynek. Tych jedynek jest tutaj n. Ile wynosi 1 dodać 1 dodać 1, suma takich n jedynek? No dokładnie n, czyli liczbę punktów. I to też jest przecież znane, bo sobie policzyliśmy liczbę tych punktów. No dobrze, a zatem podsumowując, mamy takie oto bardzo przyjazne, przyjazną funkcję do sprawdzenia. I tu bierzemy jedno fi, wstawiamy i od razu mamy odpowiedź, ile wynosi wartość. Kolejne fi i od razu obliczamy, ile wynosi kolejne fi. I wówczas z tych czterech phi musimy wybrać tą najmniejszą. Zaimplementujmy sobie to w naszym e, programie. A zatem mamy tutaj do doliczenia dodatkowo jeszcze e, czyli e równa nam się 0, tutaj będzie coś takiego, dobra, tutaj jest e, tutaj jest e, a tu jest y i ty do kwadratu, oj, coś zmozałem, dobra. I tu jeszcze. E jest 0 i możemy sobie to E wypisać. Dobrze, na razie sobie te wykresy tutaj oddzielmy. I doliczmy tą funkcję. Funkcja ma postać E minus 2B cosinus phi, odjąć 2A sinus phi, dodać d w nawiasie sinus kwadrat fi odjąć 1/2 dodać 1/2 c sinus 2 fi dodać 1/2 n Natomiast napiszmy to po ludzku czyli 2 razy b razy cosinus od fi tak Odjąć 2 razy A razy sinus od fi dodać d razy sinus kwadrat, tyle, że to inaczej musimy zapisać. Dokładnie rzecz biorąc w ten sposób. Odjąć 1 druga, czyli 0,5, dodać 0,5 razy c razy sinus. 2 razy fi, tak, dodać 1, druga, 0,5 razy n. Średnik, sprawdźmy sobie. Czyli e minus 2b cosinus fi, odjąć 2a sinus fi, dodać d razy sinus fi. Aha, tylko, że tu będziemy musieli mieć kropkę, odjąć pół, dodać 1 druga c razy sinus 2 fi dodać 1 druga n. Ok, mamy naszą funkcję. W zasadzie bez, dajmy bez średnika. Zobaczmy, czy to działa. Yy, o, mamy rozwiązania naszej funkcji. No i teraz musimy wybrać wartość najmniejszą. Co oznacza to E? To E oznacza tylko tyle, że jest taka liczba razy 10 do potęgi pierwszej. A tutaj jest taka liczba, razy 10 do potęgi drugiej. A tu taka, razy 10 do drugiej, a tutaj taka, razy 10 do pierwszej. No więc gdzie jest najmniejsza? No tu, gdzie jest 10 do minus drugiej. To jest najmniejsza wartość. A zatem dla drugiego kąta mamy poprawną wartość. I w ten oto sposób możemy tutaj wykorzystać tą wiedzę, znaleźć wartość najmniejszą z tych funkcji. Funkcja. OK. I w zasadzie ta wartość nas nie interesuje, a bardziej indeks, dla którego to fi tak się stało. OK. I wówczas ten indeks wstawiamy tu, że wiemy, tak, może wyjść drugi, trzeci i to wówczas dynamicznie się tutaj podstawi i wybierze odpowiedni fi do fazy, i potem będzie się mogło to narysować. A to sobie usuniemy. I zobaczmy F5. W dalszym ciągu działa. No dobrze, no to teraz może jeszcze eksperymentalnie zasymulujmy sobie sami takie punkty. Czyli weźmy sobie X, stwórzmy sobie jakąś faz. Typu, nie wiem, 47 stopni, tylko że chcemy to w radianach, czyli razy, 108, yy, razy pi przez 180. OK. No i nasz X to będzie co? No, weźmy sobie przedział od minus pi do, powiedzmy co 0,1 do pi. Damy średnik jeszcze. I y będzie równy no, sinus od tego x. -a. Dodać ta faz, której zakładamy, że nie znamy. Tak, to są idealne punkty, więc teraz je zaszumimy. Dodamy tutaj czynnik losowy. Losowy o rozmiarze xa tak, no i powiedzmy razy 0,1. Aha, tylko, że liczba losowa jest w zakresie od 0 do 1, no to przesuńmy sobie, so, sobie ją jeszcze o pół w dół, minus 0,5 i teraz razy 0,1. A zatem będziemy dodawać liczbę w zakresie, no, od 5 setnych, minus 5 setnych do plus 5 setnych. Tak, zgadza się. No dobrze. Mamy wygenerowane nowe punkty. Zobaczmy, czy to będzie działać. Jest nowy wykres. Jest nowa faza. E, w tym wypadku jest to 47 stopni. Ok. Y, może dopiszmy sobie jeszcze, żeby, żeby wypisywało nam ten indeks. O. Ok. Tak. Jest to dokładnie drugi z tych kątów. No dobrze, dalej możemy to jeszcze sobie tutaj wpisać nie wiem, coś innego typu 152 stopnie i w dalszym ciągu to działa. W tym wypadku był to indeks 4 i tak dalej. Generalnie widać, że to nam tutaj działa. Możemy wpisać minus 67 i w dalszym ciągu mamy wszystko poprawnie. Minus 66, 63, 9. Tyle wyszło z obliczeń. Ok, wracamy sobie zatem do prezentacji. No, tak na marginesie jeszcze podam, że w podobny sposób można także wyrazić tę zmodyfikowaną drugą pochodną, bo w końcu tego nie, e, nie skorzystaliśmy z tego. A postępując dokładnie analogicznie, można to wyrazić w taki oto sposób. I zobaczmy, że tutaj akurat w tym wypadku niczego nie trzeba dodatkowo doliczać. Nie ma żadnego dodatkowego E. Ponadto teraz mogę ci jeszcze pokazać dodatkowo jak wygląda ta nasza funkcja c1 kwadrat od h1 kwadrat od phi i wygląda ona dokładnie w ten tutaj podany sposób. To tak na marginesie. Widać zresztą, że mamy jedno minimum i jedno maksimum i funkcja przypomina no, kształtem sinusoidę, ale to nie jest do końca sinusoida. No dobrze. Podsumujmy to. Napisaliśmy program, który rozwiązuje zagadnienie w pełni autonomicznie. Nie potrzeba człowieka, nie potrzeba żadnych rysunków, wszystko jest automatycznie samo e, rozwiązywane i kwestią tylko przekształceń i robi się to względnie szybko, trzeba przyznać. No i teraz już chyba powoli widzisz, dlaczego jak wspomniałem w innym nagraniu, że automatyka pełnymi garściami bierze z matematyki, e, to ma to potwierdzenie tutaj. No właśnie, jeżeli coś ma działać automatycznie, no to musi działać według pewnych reguł, no i te reguły są wyrażone właśnie w języku e, matematyki. Generalnie dziękuję Ci zatem za obejrzenie tego nagrania. Mam nadzieję, że nagranie Ci się podobało. Nie zapomnij o ocenie filmu, czyli kliknięcie łapki w górę. No i subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz. No a tymczasem pozdrawiam Cię, trzymaj się, cześć Mateusz!